Po śmierci Bolesława Chrobrego władzę przejmuje jego młodszy syn Mieszko II. Był on bardzo dobrze przygotowany do pełnienia roli władcy. Brał aktywny udział w realizacji polityki ojca w ostatniej fazie jego rządów. Był też gruntownie wykształcony, znał łacinę i grekę. Jego żoną była księżniczka niemiecka Rycheza, siostrzenica Ottona III. Mieszko II od razu w 1025 roku koronuje się na króla i kontynuuje kurs polityczny ojca, aktywnie angażując się w politykę wewnętrzną Niemiec. Wsparł bunt przeciw cesarzowi Konradowi II, za co naraził się na najazdy odwetowe. W 1029 roku na Mieszka II wyruszyła niemiecka wyprawa, którą odpiera. W 1031 roku polski król stanął w obliczu zagrożenia, z którym nie mógł sobie poradzić. Cesarz Niemiec w porozumieniu z Rusią Kijowską wspólnie atakują Polskę. Mieszko nie zdołał odeprzeć napastników, traci Milsko, Łużyce oraz Grody Czerwieńskie. Niepowodzenia na arenie międzynarodowej wykorzystują przeciwnicy Mieszka wewnątrz kraju. Starszy brat, Bezprym, wznieca bunt przeciw królowi, przejmując władzę i zmuszając go do ucieczki z kraju. Po zwycięskim przewrocie Bezprym, by uzyskać wsparcie Niemiec, rezygnuje z koronacji i odsyła insygnia królewskie, czyli koronę, berło i jabłko królewskie cesarzowi. Rządy Bezpryma nie trwają jednak długo. Wkrótce zostaje zamordowany, a na tron powraca Mieszko II, jednak nie odzyskuje on korony. W 1034 roku Mieszko II umiera. Jego śmierć rozpoczęła okres głębokiego kryzysu państwa. Doszło do buntu możnych, który oderwał od Polski Pomorze oraz Mazowsze. Powstanie wznieciła ludność i przybrało ono formę ruchu dążącego do przywrócenia pogaństwa. Syn Mieszka II, Kazimierz, ucieka z kraju, znajdując schronienie w Niemczech. Sytuację wykorzystują Czesi, którzy w 1038 roku dokonują niszczycielskiego najazdu, który dociera do Wielkopolski. Zniszczono doszczętnie Gniezno i Poznań. Gal Anonim o efektach najazdu pisał: i tak długo wspomniane miasta pozostawały w opuszczeniu, że w kościele świętego Wojciecha Męczennika i świętego Piotra Apostoła dzikie zwierzęta znalazły legowiska. Dodatkowo Czesi przyłączyli do swojego państwa Śląsk. Na skutek opisywanych wydarzeń państwo polskie oraz jego organizacja kościelna praktycznie przestało istnieć. Chaos, jaki pojawił się na wschodniej granicy cesarstwa, nie odpowiadał władcy Niemiec. Dodatkowo niechętnie patrzył on na wzrost potęgi Czech, które wykorzystały osłabienie Polski. Dzięki wsparciu swojej matki, Rychezy, Kazimierz otrzymuje wsparcie od cesarza niemieckiego. W 1039 roku wspierany przez posiłki niemieckie Kazimierz wraca do kraju i przejmuje władanie nad Wielkopolską i Małopolską. W związku z kompletnym zniszczeniem Gniezna książę jako swoją główną siedzibę obiera Kraków, który od tego momentu zaczął pełnić funkcję stolicy. W kolejnych latach dzięki sojuszowi z Rusinami udało się odzyskać Mazowsze oraz Pomorze Gdańskie. Na skutek udanej polskiej akcji zbrojnej oraz interwencji cesarza udaje się odzyskać od Czechów Śląsk. Oczywiście dzieje się to wszystko w realiach zależności Polski od Niemiec. Taka jest właśnie cena pomocy cesarza. Panowanie Kazimierza to odbudowa instytucji państwa oraz kościoła. Udało się odzyskać większość utraconych w okresie chaosu po śmierci Mieszka II ziem oraz przywrócić chrześcijaństwo. Dzięki tym działaniom Kazimierz otrzymał przydomek Odnowiciela. Po śmierci Kazimierza Odnowiciela władzę przejmuje jego najstarszy syn Bolesław Śmiały. Wykorzystał ciężką pracę ojca, który przekazał mu podniesione z gruzów państwo. Szedł konsekwentnie drogą umocnienia tego państwa, swojej władzy książęcej oraz jej uniezależnienia od Niemiec. Poprzez kolejne interwencje wojskowe próbował osadzać na tronach Rusi, Czech i Węgier sprzyjających mu książąt. Uwolnienie się od zwierzchnictwa Niemiec umożliwiło mu opowiedzenie się po stronie papieża w jego konflikcie z cesarzem. Podłożem był konflikt o to, który władca w chrześcijańskim świecie jest ważniejszy – cesarz czy papież. W dziejach zdarzenie to określane jest mianem sporu o inwestyturę. Wsparcie papieża spowodowało, że udzielił on zgody Bolesławowi na koronację królewską, która odbyła się w 1076 roku. Umacnianie władzy przez Bolesława wywołało niechęć możnowładców. Przeciw królowi wybuchł bunt wspierany przez biskupa krakowskiego Stanisława. Bolesław bunt stłumił, a biskupa skazał na śmierć. Jednak to działanie doprowadziło do kolejnej rewolty, w efekcie której król w 1079 roku musiał uciekać z kraju na Węgry. Władzę przejął jego młodszy brat Władysław. Bolesław już nigdy nie wrócił do Polski. Po kilku latach zmarł na wygnaniu w tajemniczych okolicznościach.